Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Kolejny odcinek Gotika przed nami. W ostatnim odcinku mieliśmy okazję przebić całkiem spory kawałek Nordmaru, ale w końcu udało dotrzeć się do kolejnego, że tak powiem, grobowca. Akurat w tym przypadku tutaj jeden pominęliśmy na środku, ale spokojnie, damy radę to nadrobić. Zadanie wypełnione. Reputacja w klasztorze. Okej. Pięknie. No serio, czy jaja zrobisz? No i tak właśnie to robimy. Świetnie. Okej. No ten grobowiec widzę całkowicie pusty. Chociaż nie, tam coś dalej jest. Jezus, serio? Więcej tych strzałów w głowie nie możesz mieć? Skubany. Odszukaj święty pierścień magii. Pierścień Adanosa. Czyli on miał artefakt. Maksymalna mana plus 50. Akurat mana to mi się w ogóle nie przyda. Przynajmniej na razie. Dobra, zapiszmy sobie to. Hełm jakiś w ogóle tu leżał. Ochrona przed ostrzami 25. Ale nie zmienia to faktu, że ten hełm paladyna akurat i tak jest lepszy na każdej płaszczyźnie. Okej. No tak, oczywiście ten mój atak nie trafił. Ale tu z tego co widzę jest ich tak miarkowanie tych szkieletów. To nie zmienia faktu, że sobie zjemy troszeczkę, bo szkoda byłoby to wszystko zaprzepaścić.
i klasunia zapis. No i co, i wychodzi na to, że to wszystko. Zdecydowanie chyba najmniejsze z tutejszych wszystkich właśnie grobowców. A oto Akasza. Jest tu otwór, w który można włożyć kamień. Pasuje. Ten w ogóle jaki znudzony. Ziewnął sobie skubany. Ale z tego co widzę, to nie ma żadnej skrzyni tutaj. No nie ma, nie ma. No dobra, w takim wypadku mamy to. No to tak. Wychodzi na to, że ostatni jest gdzieś tutaj, więc prawdopodobnie dostaniemy się od tej strony. Myślę, że ten odcinek był na tyle krótki, że możemy śmiało sobie przebyć drogę właśnie do tamtego grobowca. Szkoda by było robić z tego dwa odcinki, skoro można... O! Tych wilków się tutaj nie spodziewałem aktualnie. Ale daliśmy radę. Kolejne obozowisko goblinów. No, serio? Nie, trochę was jest dużo tutaj z tego co widzę. Jezu, jak ty ich nie trafiasz, ziomek? Ten gdzieś tam ucieka w eter. Nie chce mi się tych wszystkich itemów tutaj zbierać. Huh.
schronisko nam się tu pojawiło na drodze. Aha. Dobrze, że mamy miksturę uzdrawiającą. Oho, są jelonki. O właśnie, tak myślałem, że tu będzie jakiś rozpruwacz czyhać. Usłyszałem ten dźwięk tego chrapiącego, że tak powiem, oddechu. Mamy drogowskaz. Klan ognia. Klan młota. Tymczasem idziemy w dobrym kierunku. Oho, elitarny wojownik, czyli zaczynają się kolejni orkowie. Bardzo dobrze. To jest najlepszy moment, żeby się tam wbić teraz i ich zaatakować. Ale najpierw się podleczymy. Dokładnie i zapiszemy. O Jezu. Zatrzymaj się. Dobra robota. Nie wiem, czemu wszyscy naraz mnie nagle zaczęli atakować i skąd oni się wzięli, ale spoko, spoko. Dobra. Okej. Wiecie, co wam powiem? Szybkie wczytanko i tu chyba jednak sobie odpuścimy póki co to miejsce. Bo już usłyszałem, jak wszyscy wyciągają, że tak powiem bronię, więc nie dziękuję.
To pewnie będzie miejsce typowo powiązane z tym całym klanem ognia, więc zajmiemy się, boże, nie klanem ognia, tylko jeszcze dwa golemy, super. Nie, nie klanem ognia, tylko z klasztorem. Czy ja mam się w ogóle gdzie ukryć? Tu ewentualnie. Mhm. Nieco inaczej. Wycwańmy się. Słyszę, że coś tam u góry biega. Jak to wygląda na mapie? No już coraz bliżej, można by powiedzieć. Kolejna armia goblinów, super. Okej. Świetnie. Są bizony. Jest dużo bizonów. Są lodowe wilki. Ale najpierw to sobie uzupełnimy tą garstkę życia. No i oczywiście zapiszemy. Kolejne gobliny, super. Dobrze, że ta strzała wystrzeliła gdzieś w kosmos ogólnie. No. Tam są, z tamtej strony. Super.
Okej, zapiszmy. Wychodzi na to, że to będzie gdzieś tam. Czyli już niedaleko. Akurat nie łuk, ziomek. Ups. Grube paluchy się naciska. Dwa przyciski naraz. Trzy szablozęby. No to już może być delikatnie problematyczne. Tym bardziej, że jestem na jakimś pagórku tutaj. Blisko było. Blisko i bliziuteńko. Dobra. Możliwe, że to wejście gdzieś tutaj będzie. Tak jest. Okej. Wychodzi na to, że właśnie my jesteśmy przed ostatnim grobowcem, który mamy do eksploracji. Tutaj też zakończymy sobie ten odcinek, natomiast kolejny przedstawi nam ostatni z grobowców. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczyska.